Witam i zapraszam na recenzję zestawu głośnikowego firmy Genius. Zestaw ten nosi oznaczenie SWHF5.1 5200, a jego łączna moc RMS to 150 W. Najważniejszym elementem zestawu jest 50-watowy subwoofer w drewnianej obudowie. Dwa duże głośniki przednie posiadają moc po 20 W każdy. Zestaw wspierany jest poprzez dwa mniejsze głośniczki, również o mocy 20 W. Ostatnim elementem, jeśli chodzi o głośniki, jest 20-watowy głośnik centralny. Głośniki posiadają pasmo przenoszenia od 50 Hz do 20 kHz. Wyróżnia je przede wszystkim świetny design. Każdy z głośników zamknięty jest w drewnianej obudowie, co bez wątpienia wpływa pozytywnie na jakość dźwięku. Jak na zestaw 5.1 Surround, produkt Geniusa nie zajmuje dużo miejsca. Świetnie nadaje się do mniejszych mieszkań, gdzie nie ma po prostu miejsca na rozstawienie dużych kolumn podłogowych i dodatkowego amplitunera. W zestawie otrzymujemy całe niezbędne okablowanie, pozwalające na podłączenie głośników do subwoofera, a także urządzeń zewnętrznych. Niewątpliwym atutem zestawu są także antypoślizgowe gumki, znajdujące się na spodzie każdego z głośników. Na wyposażeniu znajduje się także pilot zdalnego sterowania. Ułatwia on korzystanie ze wszystkich funkcji zestawu. 50-watowy subwoofer wraz z umieszczonym z boku 6,5-calowym głośnikiem zapewnia niesamowity bas. Na dodatek poziom basu możemy wyregulować niezależnie. Pilot zdalnego sterowania pozwala zarządzać głośnością całego zestawu, ale także pojedynczych głośników. Mając taką możliwość, ustalimy głośność dokładnie tak, jak nam to odpowiada. Wszystkie kable podłączamy z tyłu urządzenia. Głośniki możemy mieć podłączone aż do 3 różnych urządzeń jednocześnie i przełączać się pomiędzy nimi za pomocą pilota zdalnego sterowania. Na obudowie umieszczono także wyłącznik. Poza pilotem zdalnego sterowania wszystkimi funkcjami możemy zarządzać także z przedniego panelu znajdującego się na subwooferze. Pomoże nam także podświetlany na niebiesko wyświetlacz. Odczytamy z niego bez problemu wszystkie najważniejsze informacje. Zestaw posiada także wbudowany dekoder plików MP3 oraz wejścia USB i na karty SD i microSD. Dzięki temu muzykę możemy otworzyć bezpośrednio z pendrive'a bądź karty pamięci. Natomiast do portu AUX możemy bez problemu podłączyć słuchawki. A tak prezentuje się podświetlany na niebiesko wyświetlacz LED. Nowe głośniki Geniusa są naprawdę świetne. Poleciłbym je każdemu. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za obejrzenie tej recenzji i pozdrawiam Was. Cześć!